Arabów, ale oni są teraz innymi istotami i dlatego mówią poprzez maskę i mówią poprzez te napisy, które mam nadzieję mówią za nich właśnie, mówią w ich, w imieniu tych, których imieniu chcą coś powiedzieć. No ja tutaj wspieram akcje artystycznie i pracuję nad właśnie tymi kostiumami i całą aranżacją, opracowaniem artystycznym. No dodatkowo jestem głosem księżyca, aby być w pełni. Jestem rzeką, bo zauważyłam problem zaśmiecania rzek i chciałam powiedzieć coś w imieniu rzeki. Jestem Śniłapskiem. Dzisiaj idę sobie powolutku i patrzę na świat powoli i chcę powiedzieć, że im wolniej się idzie, ten świat jest bardziej kolorowy. Ja jestem nektarem. Jestem tym słodkim nektarem, przyciągającym różne zwierzęta do siebie. Dlatego wśród betonu nie znajdziesz mnie, bo jak tu właśnie sobie siedziałam przed galerią BWA i na tym jednym krzaku zobaczyłam taki rój pszczół, to pomyślałam sobie, jak im trudno jest zdobyć tutaj pożywienie. Mówią inni, to jest początek festiwalu Ekodzieło, czyli mówimy w imieniu tych zdarzeń, istot, które spotkaliśmy tu w okolicy. Kilka dni pracy z artystką Mizą Ołdak. Jest to taka próba poszukiwania i potem zbudowania poprzez maskę, poprzez ruch, takiego kontaktu z tym, co na co dzień nie mamy, no, z jakimś zwierzęciem lub... Ja dokładnie usłyszałem w tym miejscu ciszę w synagodze. Jest to miejsce po synagodze. Jak się skupiłem i trochę postałem w tym miejscu, zresztą urodziłem się w tej dzielnicy, to jest moja dzielnica. Zawsze mówiło się o synagodze, mówiło się o tym miejscu i poczułem jakby brak tego miejsca, brak tej ciszy, która daje takie skupienie. No i właśnie o tym mówimy.